Siema! Dzisiaj mamy 31 grudnia 2017. Jadę do Gdańska do pająka. Pająka znacie, Fiat 125P. Zaraz zobaczycie, jakiego pająk ma Buicka. Suburban z zapalonym reniferkiem na dachu. Pozdro dla właściciela. Pająk już czeka z Buickiem. Proszę bardzo. Jedziemy Buickiem już. Proszę bardzo, pan pająk. Po raz któryś z kolei. Tak jest. W kolejnym nabytku. Weź pająk, powiedz tak w kilku zdaniach, jaka jest historia tego samochodu. Historia auta. Bardzo spontaniczna. Poznałem swoją obecną dziewczynę. Rozmowa była odnośnie aut. Tak jak każdy wie, posiadam Fiata 125P. Tarpana, którego jeszcze nie pokazaliśmy z Pawłem. No i po rozmowie z dziewczyną okazało się, że jej chrzestny jest w Stanach. Krótka rozmowa była, że szukamy czegoś, no i pewnego dnia dostaliśmy informację, że płynie do nas prezent ze Stanów. Fiu, fiu. Najśmieszniejsze było to, że niestety jesteśmy z Gdańska, musimy się odebrać z Warszawy, także kolejna podróż, laweta, ale co nas zdziwiło, auto odpaliło po 2 miesiącach prawie kontenerze i wjechało o własnych siłach na lawetę. I pięknie jedzie. I pięknie jedzie. Jest zwarty, zbity. Buick LeSabre, 83 rok. No właśnie, jak to się wymawia? Ja wymawiam tak, jak czyta. LeSabre. Chyba inaczej, tak mi się coś kojarzy. Trzeba to zweryfikować. Tak jest. Buick. Przypomniało mi się, że w 07 zgłosie, pamiętasz, był tak, czarny Buick Elektra. Elektra. Tak jest. Kapitaliści tym jeździli. Jaszczuk krzyczał. Czarny Buick Elektra, zatrzymać się. Porucznik Jaszczuk. Porucznik Jaszczuk, dokładnie. A tam był ten, Paweł Kopiński. Paweł Kopiński, tak jest, Franceski jest, gra no. Oczywiście. Ale jestem dobry. Widzisz? Trzeba pójść do serialu podać. Ładnie sobie mruczy. Nie za głośno, ale to pasuje. Wszystko jest tak, jak trzeba. Finalna farba, proszę bardzo, z małymi ubytkami, ale to się zrobi. A czego niby brakuje? Aha, tutaj jakaś listewka i te filery, tak? Brakuje dwóch listewek. Tutaj standard. Wnętrze w welurze, bardzo przyjemnie. Nawet nie wiem, czy nie fajniej niż w skórze. Bardzo ładnie zachowany. Pan pająk za kierownicą. Tak jest. Fajowskie tereny. Gdzie my tu jesteśmy? Jaka to miejscowość, panie? Otomin. Jak? Otomin, Obrzeże Gdańskie. Okej.
otwórz jeszcze maskę, zobaczymy co tu jest. Ale w turbie? Gdzie tu z Fordem wyjeżdża? Co tu jest pod maską? 38V6. 38V6. A ja myślałem, że V8. To wniosek już sam. Okej. Okay. Dużo gazu ciągnie? Tak, 15 robi. A to jest jaka wersja? Lesabry Custom. Czy to jest taka najprostsza, jaka wychodziła, najbiedniejsza. O tak. Okej. Okay. No to jak ta jest najbiedniejsza, nie chcę widzieć najbogatszy. To jestem na tak. A co? No w podstawowej wersji mamy klimatyzację, mamy pneumatyczne lusterka, pomad. Działający. Działający oczywiście. Fajne miejsce. Gdzie my tu, pająk, jesteśmy? Roda, Tokary, restauracja Roda, miejscowość Tokary. Tutaj pracuje faktyczna właścicielka, Maja. Także idzie. A, tu nawet jest tablica, piękna, imienna. No dobra. Rzucam. Budynek Michał, w Gdańsku się mieszka. Pięknie myje fury ten nasz koleżka. Pięknie Michał furę umył. Masz dryk, chłopie. Mogę to robić. Który to jest rocznik w ogóle? 83. 83, mój rocznik. No widzisz, ideał. Może dlatego go tak lubię. A tak się bagażnik prezentuje w Buicku. Kanisterek to chyba jest Fiata, nie? Tak, jest. Właśnie. Na razie już był. Pierwszy w Polsce grać. Nie ma to tamto. A właśnie, on ma jeszcze fajne naklejki z przodu chyba, nie? Miałem je pokazać. Nie wiem za bardzo z czego to jest. Także potrzebujemy politra. No, także tak, warto mieć sprawny wskaźnik. Mam przy sobie kanister, może coś innego wykombinuję. Czekaj, może tak bym dzwonił, jak się zajmie, no my go wtedy zepchniemy. Będziemy kombinować. Puściuteńki. No po to się wozi kanister przecież w bagażniku. Czekamy na paliwo, ale światło się zmieniło. Jest przyjemniej, teraz to jeszcze raz oblecę wnętrze, bo jest bardzo przytulne i bardzo dobrze zachowane.
Jest pomoc. Wziąłem diesla, bo też. No wiadomo. Z powrotem na drodze. Paliwo jest. Tak jest. Minus jest. Pogoda na minusie, zimna jak cholera. Za bardzo go schwaliliśmy chyba. Tu w lewo chyba? Nie, prosto. I się zawstydził trochę. Ale zwarty. Nic nie trzeszczy, nic nie pika. No zajebiście po prostu. I pozycja za kierownicą. Mistrzowska. Lepsza niż w Crown Victoria na pewno. To już mówiłem dzisiaj 63 razy, nie? I to mnie trochę wkurwia w tym wujku. Buciku. Witam. No i z powrotem do plastika, niestety. Życie.